Środa, 4 grudnia. Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. A dziś w programie o poszukiwaniach 32-latka. Powiemy, kto został wolontariuszem roku oraz o tym, co robiły czołgi na bazie MZK. Rano sypnęło śniegiem, czyli najwyższa już pora na wymianę opon na zimowe. Choć Polska jest jednym z kilkunastu krajów w Europie, gdzie sezonowa zmiana opon nie jest wymagana, nikt nie ma wątpliwości, że jest konieczna. Chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo. Jak widać, ruch w warsztatach samochodowych ograniczony, choć pojawiają się kierowcy, którym dzisiejszy pierwszy śnieg przypomniał o tym, że jeżdżą jeszcze na letnich oponach. Czekanie do ostatniej chwili jest jednak ryzykowne. Nie ma co czekać na pierwszy śnieg czy mróz. Trzeba obserwować temperaturę. Zima wymienia się od temperatury plus 7, bo to już jest inna mieszanka gumy i żeby kierowcy pamiętali o tym, żeby wymienić opony na czas. No teraz jest taki sezon, że w tym roku bardzo się rozłożyło, od wszystkich świętych już praktycznie tak po kolei wszystko idzie, że nie tak jak pierwszy spadnie śnieg, że wymieniają, już pamiętają kierowcy, że trzeba jednak wymienić, jak już jest taka temperatura. Dziś wiadomo, że opony letnie nie sprawdzą się w niskich temperaturach. Mają wtedy coraz gorszą przyczepność, co może wydłużyć drogę hamowania nawet do 10 metrów. Zimówki dzięki swojej specyficznej budowie w wyższym stopniu wpływają na nasze bezpieczeństwo. A co z oponami całorocznymi? Wielosezonowe to się nie sprawdzają. No jeden sezon jest dobrze wszystko, a wiadomo, że to jest mieszanka inna, już jak przyjdzie lato, to ta mieszanka się już zużyła, na drugi sezon już zima jest, no już się ślizgają na tym wielosezonowym. Wymiana opon to zaledwie kilkanaście minut. Warto więc przeznaczyć je na poprawę bezpieczeństwa. Już 4 dni trwają poszukiwania zaginionego 32-latka, mieszkańca powiatu piotrkowskiego. Ślady doprowadziły policję do jeziora Bugaj, gdzie od wczoraj przeczesywano dno zbiornika. Wtorek był kolejnym dniem poszukiwań. Działania policji i straży skoncentrowane były na poszukiwaniu w jeziorze Bugaj ciała mężczyzny przy pomocy sonaru. Mamy podejrzenia, że ten człowiek tutaj jest pod wodą. Od wczoraj były działania na powierzchni, a dzisiaj została zadysponowana grupa z Radomska nurków. Używamy sonaru, markery rzucamy, gdzie ewentualnie jakiś obiekt jest widoczny pod wodą i wtedy nurkowie schodzą na inspekcję, czy rzeczywiście tam ktoś jest. Tereny jeziora Bugaj przeszukiwane były przez policję i straż już w poniedziałek. Wtedy też natrafiono na istotny ślad. W trakcie wodowania łodzi motorowej funkcjonariuszy Straży Pożarnej został znaleziony plecak, który najprawdopodobniej należy do zaginionego 32-latka. Zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny wpłynęło do policji 30 listopada. 29 listopada mężczyzna wyszedł z pracy i ślad po nim zaginął. Wczorajsze wielogodzinne poszukiwania zakończono późnym popołudniem, a dziś od rana akcja poszukiwawcza na jeziorze Bugaj została wznowiona. Plebiscyt, w którym liczą się nie tylko pieniądze i nie wygląd, a dobre serce i niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, we wtorkowy wieczór miał swój finał. Podczas gali plebiscytu na wolontariusza roku 2019 świętowali nie tylko nominowani, ale i wszyscy wolontariusze. Gala rozpoczęła się od podziękowań dla pracy wolontariackiej i podsumowania działalności Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu. Najaktywniejszym zostały wręczone upominki, a ciepłe słowa w ich kierunku płynęły nie tylko od zebranych na sali, ale także online, między innymi od przedstawicieli miast partnerskich Jerzego Owsiaka czy Sławomira. Na scenie zaprezentowały się również zuchy ze szczepu drużyn ósmych. Tegoroczny plebiscyt może pochwalić się jeszcze większym zasięgiem. Wydarzenie to miało bowiem ponad 80 tysięcy odsłon, a łączna liczba głosów na wolontariusza publiczności to 25 tysięcy. Zwycięzcą publiczności z liczbą 8763 głosy został Adrian Cieciura. Kiedy jestem strażakiem u nas w swojej miejscowości, no to też mam obowiązek dojechać do akcji. W szkole również pomagałem podczas różnych akcji promujących wolontariusz. No i czuję powołanie tak jakby do tego. Następnie przyszedł czas na poznanie niełatwego werdyktu kapituły, bo każdy z nominowanych do tytułu wolontariusza roku wykazywał się niezwykłym poświęceniem dla innych.
Tytuł ten w tym roku został przyznany wieloletniej działaczce na rzecz dzieci biednych, niepełnosprawnych i ciężko chorych oraz promotorce idei wolontariatu pośród uczniów Urszuli Ratajczyk. Nagrodę główną w postaci bonu wakacyjnego wręczyli sponsorzy. Laureatka otrzymała również nagrodę prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, którą osobiście wręczył jej prezydent Krzysztof Chojniak. Jednak dla zwyciężczyni najważniejsza jest idea i to, by nieść pomoc osobom potrzebującym. Nie traktuję tego jako obowiązek. Jest to dla mnie coś normalnego. Nie zastanawiam się, po prostu działam. Czyli po prostu najważniejszy jest ten drugi człowiek, tak? Tak. Jeżeli myślę o tym, że ktoś potrzebuje mojej pomocy, to mi wystarczy. Każde serce oddane drugiemu człowiekowi powinno być oddawane na co dzień. Nie od święta, kiedy spotykamy się na gali, tylko tak jak wolontariuszka roku. Wolontariusze nie zamierzają spoczywać na laurach, a jeszcze podczas zakończenia gali plebiscytu przy akompaniamencie zespołu Smak Jabłka zachęcano do niesienia pomocy Pawłowi Małolepszemu, który potrzebuje wsparcia, by móc przejść rehabilitację po udarze. Jest jednym z 16 oddziałów w kraju i pierwszym w województwie łódzkim. W siedzibie filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otwarto oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej. Zgromadzony księgozbiór to oferta nie tylko dla studentów, ale również kadry medycznej oraz osób chcących poszerzać wiedzę z zakresu medycyny. Otwarcie oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej na Piotrkowskiej Uczelni to, jak podkreślano podczas inauguracji działalności placówki, szansa nie tylko dla studentów, ale przede wszystkim szansa dla samej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zgromadzony księgozbiór ma być początkiem nowej działalności placówki, kształcącej obecnie m.in. historyków i filologów. Historii medycyny na pewno nie, natomiast w związku z zmieniającą się strukturą demograficzną polskiego społeczeństwa oraz w związku ze zmianami, jakie następują w kraju, rzeczywiście myślimy o poszerzeniu naszej oferty dydaktycznej. W kierunku medycyny? W kierunku medycyny nie, ale w kierunku okołomedycznym tak. Ale zanim sprecyzują się plany dotyczące nowych kierunków, z biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Studenci, lekarze, a także mieszkańcy regionu chcący zgłębić informacje dotyczące najnowszych osiągnięć medycyny. Dla nich zgromadzono tu liczący 4000 pozycji księgozbiór oraz dostęp do księgozbioru digitalizowanego. Mamy 440 tysięcy XIX-wiecznych pozycji. Mamy około 4,5 tysiąca starodruków. Tego wszystkiego plus czasopisma współczesne i współczesne książki i podręczniki, to trudno przeliczyć na setki tysięcy. I z tego wszystkiego znakomita większość jest zdigitalizowana. Utworzenie oddziału biblioteki to sukces, mówił podczas otwarcia minister Antoni Macierewicz, a teraz trzeba go wykorzystać. No to zobaczymy, to zależy od tym, w jakim wymiarze studenci i naukowcy tejszego uniwersytetu wykorzystają tę bibliotekę, ale szansa jest olbrzymia, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie chcą realizować się w zawodzie lekarza, pielęgniarki czy pielęgniarza. Otwarciu biblioteki towarzyszyły wystawy dotycząca generała dywizji doktora medycyny Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego oraz generała Stefana Grota-Roweckiego. Wykład inaugurujący wygłosił poseł Antoni Macierewicz. Wystąpienie, w którym udział wzięli studenci oraz przedstawiciele władz miasta i regionu, próbowała zakłócić grupa przeciwników politycznych byłego ministra obrony narodowej. Piotrków Trybunalski zbroi się militarnie. Takie wieści obiegły miasto po tym, jak na parkingu przy bazie Miejskiego Zakładu Komunikacji pojawiły się dwa czołgi T-72. To jednak nie nowe zabezpieczenie Trybunalskiego Grodu. Piękne i niebezpieczne dla wroga na polu walki. A na ulicach miast zbyt ciężkie, dlatego zostały uziemione w bazie Miejskiego Zakładu Komunikacji. We wtorek w nocy funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego zatrzymali dwie lawety przewożące niezwykły ładunek. Inspektorzy mieli nosa, przewoźnik nie miał pozwolenia na przewóz ponad normatywnego ładunku. Czołgi, jak każdy widzi, piękne i ciężkie. Jeden 73 tony, drugi 61 ton, a dopuszczalna masa transportu to zaledwie 40 ton. Mało tego, jedna z lawet była za długa o nieco ponad 5 metrów i za szeroka o jakieś 98 centymetrów.
Teraz czołgi jadące z Morąga do Gliwic zostały uziemione w Piotrkowie Trybunalskim do momentu uzyskania stosownych pozwoleń. A na przewoźników za stwierdzone nieprawidłowości może zostać nałożona kara nawet do 25 tysięcy złotych. Jak wygląda zielony Piotrków z budzącą się do życia przyrodą, z girlandami kwiatów i zielenią drzew? Te obrazy powrócą do nas za kilka miesięcy, chyba że udało nam się je utrwalić na fotografii lub rysunku. Tak jak zrobili to uczestnicy konkursu plastycznego Mój Zielony Piotrków. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce wczoraj w Auli Mediateki, ale to nie jedyne podsumowanie podczas wczorajszego spotkania. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, organizatorzy konkursu, nauczyciele, instruktorzy i ci najważniejsi tego dnia, laureaci konkursu. Takie grono oczekiwało na odczytanie pokonkursowego protokołu. A zadanie postawione przed jury w tym roku nie było łatwe, ponieważ do konkursu wpłynęło ponad 100 prac, które oceniano w trzech kategoriach wiekowych. Prace musiały być wykonane z uwzględnieniem konkretnego zadania. Jest to konkurs adresowany głównie do dzieci, do młodzieży szkolnej. Konkurs, w którym dzieci mają w swojej wyobraźni narysować, przekazać, jak Piotrków jest zielony, ale w połączeniu z charakterystycznymi budowlami, zabytkami, obiektami, które sugerują, że to jest właśnie to miasto, a nie inne. Ci, którzy najlepiej poradzili sobie z tym zadaniem, odebrali nagrody i wyróżnienia. Podziękowano także nauczycielom i instruktorom, bo jak wiadomo, sukces ma wielu ojców. Kolejna edycja konkursu już za rok, ale to nie jedyna konkursowa propozycja towarzystwa. Od zeszłego roku powstaje także fotograficzne archiwum miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Założeniem konkursu jest, aby robić zdjęcia tu i teraz, czyli nie robić tylko zdjęć pięknego Piotrkowa, ale Piotrkowa prawdziwego, tego, który się zmienia, tego, który jeszcze trwa, tego, który być może kiedyś przejdzie w zapomnienie, odejdzie w zapomnienie, a my byśmy chcieli to utrwalić. Konkurs podzielony jest na 5 etapów, a jeszcze w tym roku, dzięki wsparciu prezydenta miasta, wydany zostanie kalendarz zawierający część nadesłanych zdjęć. Wczorajsze spotkanie było także okazją do podsumowania 31. kwesty dla piotrkowskich powązek, którą rokrocznie i niezmiennie organizuje Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa. Podsumowujemy kwestę. Tegoroczna kwesta przez 3 dni, od 31 do 2. Uzbieraliśmy 20, prawie 4 tysiące. Ta kwesta będzie wspomagała to, co w przyszłym roku. My mamy kilka nagrobków już, że tak powiem, wytypowanych i opisanych, zatwierdzonych przez konserwatora zabytków, przeszliśmy wszystkie te formalności. Ale muszę powiedzieć, że jesteśmy też wspomagani przez Urząd Marszałkowski, bo tam składamy wniosek. Wczorajszemu spotkaniu towarzyszyła także wystawa prac laureatów drugiej edycji konkursu Mój Zielony Piotrków. Zapraszamy Państwa w najbliższy piątek na mikołajkowe otwarcie piotrkowskiego lodowiska. Atrakcji z pewnością nie zabraknie. Na tym kończymy dzisiejszy serwis. Zapraszam jak w każdą środę na magazyn sportowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Wakacje, co? Ale ci zazdroszczę. Przygody, nowe znajomości. No i wiesz, gdyby tam coś... Nie zrozum mnie źle. Chciałbym po prostu, żebyś uważał na takie tego. Ale ja jadę do sanatorium. Do sanatorium, tak to. Mam czas rozmawiać.
4 grudnia w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. Magomedmurat Gadżijew ma wielką szansę w przyszłym roku stać się pierwszym od 1992 roku olimpijczykiem w barwach piotrkowskiego klubu, który pojedzie na najważniejszą sportową imprezę świata. Piotrków Trybunalski czeka na swojego reprezentanta od pamiętnych Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, gdzie po srebrny medal sięgnął Piotr Stępień, wówczas reprezentujący barwy GKS Piotrkowia. Gadżijew w przerwie między zgrupowaniami zawitał do Piotrkowa i wziął udział w treningu zapaśniczek Atletycznego Klubu Sportowego. Zawodnik AKS Wrestling Team udzielił młodym adeptkom zapasów cennych wskazówek. Cieszę się niezmiernie, że mógł nas gościć nasz kolega Murat. No, jest w stanie pokazać nam dużo technik ze stylu wolnego, także cieszymy się ogromnie, że nas odwiedził. Zawsze cieszę się, że wszędzie to trenują w Polsce. Powiem, że tych dzieciaków dużo trenują, nie wiem, później już, nie wiem z jakiego powodu, to już dalej już mniej trenuję tych zapasów. Mam nadzieję, że i będą tyle samo jak kadety i więcej w tych seniorach też tak samo tyle zostaną. Dasz się poprzewracać tutaj dziewczynom dzisiaj? No, pokażę to, coś umiem, coś pokażę. A jak dzieciaki to za bardzo nie rozumiem to, co pokażesz, no coś mogą wziąć. 2019 rok był udany dla Gadżijewa. Zdobył 2 medale najważniejszych imprez, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Imprezą docelową są jednak Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ja zawsze jak mam przerwę przyjeżdżam do Polski. Bardzo miło jest tutaj tyle znajomych ludzi. To na sali też zawsze czekają. Widzę, że dużo tych dziewczyn trenują. Za ten rok powiem, że są medale, ale chciałbym oczywiście lepszej próby. No, jestem zadowolony tym, co jest. Jakie plany na 2020 rok? Bo wiesz, ile lat tu czekamy w Piotrkowie na olimpijczyka z naszego klubu. Zdajesz sobie sprawę, że od Piotra Stępnia z Barcelony to tak naprawdę nie było. No, to wiem wszystko, historię wiem zawodnika, zapaśnika piotrkowskiej szkoły. I no, jest najważniejszy rok. Kwalifikacje trzeba zrobić. W marcu jest pierwszy turniej w Budapesztu. Teraz po prostu mamy przygotowanie i trzeba walczyć i zrobić to, co mogę. I później jak uda się, to na igrzyska przygotować. 31-letni sportowiec pochodzi z Dagestanu, a dla Polski walczy od 2014 roku. Startował już na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Wtedy jednak reprezentował AKS Białogard. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów w województwie łódzkim, Atletyczny Klub Sportowy Piotrków, świętował 20-lecie istnienia. Medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych wywalczonych przez piotrkowskich zawodników na przestrzeni 20-lecia jest tak dużo, że ich wymienienie zajęłoby kilkanaście minut. Podczas uroczystej gali uhonorowano medalami najlepszych zawodników, trenerów oraz przedstawicieli instytucji, które przez lata wspierały piotrkowski klub. Bez wątpienia największym sukcesem był srebrny medal seniorskich Mistrzostw Świata Mateusza Bernatka, który ma duże szanse, aby wywalczyć w przyszłym roku olimpijską kwalifikację. No, możemy się pochwalić, że na arenie krajowej zdobywamy ciągle medale. Jest to około, tak dzisiaj starałem się policzyć, średnio około 20 medali rocznie zdobywamy na imprezach centralnych typu Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych. No, mamy już zawodników, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach Świata czy Europy, tak jak tutaj mówimy o Gadżijewie czy mówimy o Bernatku. To takich dwóch dzisiaj wybitnych zawodników, na których dalej liczymy, którzy dalej są w grze o Igrzyska Olimpijskie w Tokio i tego nam brakuje, na to liczymy. Troszeczkę uszczupliła nam się, że tak powiem, kadra szkoleniowa, bo w ubiegłym roku niestety zmarło dwóch naszych wybitnych trenerów, pan Grzegorz Ludwik i Henryk Grabowiecki. Dlatego dzisiaj mamy troszeczkę problem ze szkoleniowcami. No, staramy się jakoś powiedzmy poradzić. Jesteśmy im to winni, bo, żeby kontynuować ich pracę i ich wyniki. I medale z Mistrzostw Świata w Paryżu w 2017 roku, czyli srebrny medal Mateusza Bernatka, wychowanka
Piotrkowskiego klubu oraz srebrny medal Magomedmurada Gadzijewa też w Paryżu w 2017 roku na Mistrzostwach Świata. I to są nasze największe wyniki. Wcześniej jeszcze jako GKS Piotrkowia wicemistrz olimpijski Piotr Stępień ze srebrnym medalem. Natomiast jeśli chodzi o ten ostatni rok, ostatnie dwa lata, dwa triumfy w Krajowej Lidze Zapaśniczej jako AKS Wrestling Team, kontynuując jakby tradycję piotrkowskich zapasów i bardzo, bardzo dużo sukcesów indywidualnych z Mistrzostw Polski. I tak naprawdę w tych kategoriach bardzo ciężko policzyć wszystkie nasze medale z ostatnich 20 lat, bo ich było we wszystkich grupach wiekowych, myślę, około 1000 przez te 20 lat, więc mamy czym się pochwalić. Atletyczny Klub Sportowy powstał w 1999 roku, przejmując tradycję GKS Piotrkowia, który przestał istnieć z powodów finansowych i organizacyjnych. Pierwsze lata działalności klubu były trudne, ale dzięki staraniom działaczy udało się wyjść na prostą. Jak wiemy wszyscy, po transformacji ustrojowej Piotrkowia borykała się ze wszystkimi problemami, jakie dotykały sport polski. I tu się niczym nie różniło. Któregoś pięknego roku podjęliśmy decyzję, że no niestety na gruzach Piotrkowi nie da się nic zrobić i postanowiliśmy powołać nowy klub na bazie no, tak zwanej sali Sokół. Przyjęliśmy jakby zawodników, historię i tradycję piotrkowskich zapasów. Warto wspomnieć, że stworzona na bazie Atletycznego Klubu Sportowego drużyna AKS Madej Wrestling Team dwukrotnie zdobyła Mistrzostwo Krajowej Ligi Zapaśniczej, a w 2020 roku planowana jest trzecia edycja KLZ. 20-letni prawoskrzydłowy Patryk Gluch, nowym zawodnikiem piotrkowianina. Młody zawodnik został wypożyczony z Górnika Zabrze do 30 czerwca przyszłego roku. Gluch będzie rywalizował o miejsce w składzie z Marcinem Szopą i Adamem Kowalczykiem. W sezonie 2017-2018 zawodnik ten regularnie występował w drużynie z Zabrza. Będzie to też dla mnie jakaś odskocznia od tego właśnie, od tej przerwy meczowej mojej, prywatnej. Mam nadzieję, że uda się jakoś dobrze zaprezentować i że zrobię to godnie po prostu, nie? I że gdzieś dobrze zaprezentuję się też dla kibiców w Piotrkowie i ciepło mnie przyjmą. Mimo młodego wieku zagrał kilka spotkań, bardzo fajnych, ciekawych. Jest tutaj, przyszedł do nas, żeby nam pomóc, szczególnie też pomóc Marcinowi, żeby go też odciążył. Oczywiście jest jeszcze Adam, ale Adam jakby wchodzi dopiero w te poważne granie i jeszcze nie jest ten poziom, który byśmy sobie oczekiwali, dlatego jest z nami Patryk i myślę, że dobrze się wprowadzi i na pewno pomoże. W obecnych rozgrywkach Patryk Gluch miał problem ze znalezieniem miejsca w składzie Górnika i stąd decyzja o wypożyczeniu. Nowy gracz piotrkowianina ma 1,88 m wzrostu i będzie do dyspozycji trenera Bartosza Jureckiego już w najbliższych grudniowych spotkaniach. A na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.